Witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie, gdzie to się znajduje. Z tyłu za mną spokojne domki jednorodzinne. A na wprost mnie, to się dużo wyjaśni, na wprost mnie znajduje się osiedle europejskie. Co takiego jest na osiedlu europejskim u nas w Gorzowie, że warte jest odcinka Tajemnic Gorzowa według Kwiatka? Warte. Tam, właśnie tam, gdzieś tutaj, w tych okolicach, znajdowało się lotnisko w Gorzowie. Bardzo ciekawa rzecz, mało znane. Lotnisko było raczej szkoleniowe dla szybowców i lekkich samolotów, ale odwiedzał to lotnisko pewien bardzo, ale to bardzo znany as lotnictwa z II wojny światowej. Historia jest naprawdę super, zapraszam, będzie ciekawie. Ale na początku pytanie takie, witam wszystkich. Czy w Gorzowie naprawdę było lotnisko? Oczywiście w Gorzowie było lotnisko, ale to był taki aeroklub. Taki do szkolenia młodzieży w lotach na szybowcach, a nawet, jak słyszałem, na balonach. Tak, w Gorzowie były balony. Początkowo, żeby oswoić tą młodzież, latano na balonach, później przesiadano się na szybowce. I dlatego tutaj, w tym miejscu, za osiedlem europejskim, w okolicach Stilonowskiego właśnie stadionu, było takie lotnisko aeroklubu, bo potrzebny do tego był spadek. Tak, startowało się w takim miejscu, gdzie był odpowiednie nachylenie terenu i w miarę bezpiecznie. Przecież ci ludzie byli młodzi, ci ludzie nie potrafili lądować. Musiało być bezpiecznie, bezdrzewnie, żeby jak już ktoś zrobił kraksę, to żeby nie przypierniczył w drzewo. A dlaczego balony i dlaczego szybowce tak były popularne właśnie pod rządami Hitlera? Otóż chodzi o to, że podczas traktatu wersalskiego zakazano posiadania lotnictwa bojowego właśnie Niemcom. Luftwaffe, czyli ichniejsze lotnictwo bojowe, zostało rozwiązane. Nie można było latać bojowo i szkolić bojowo właśnie pilotów. Dlatego też, aby oni mieli właśnie coś takiego, że potrafili obejść te przepisy. Ja już to wspominałem w odcinku o wielkich manewrach Abwery, tu, która się odbywała w 1938 na terenie właśnie Gorzowa, że oni potrafią gdzieś obejść. Taki znaleźć hitlerowcy potrafili znaleźć kruczek i znaleźli taki kruczek. Postanowili szkolić właśnie pilotów na szybowcach. Powstał wielki projekt właśnie szkolenia młodzieży na szybowcach. I ten projekt dotyczył również Landsberga nad Wartą, czyli naszego tutaj Gorzowa. Ciekawostka, dwa razy odbyły się tutaj pokazy lotnicze. Tak, bodajże w 1935 i w 1938 roku odbyły się tutaj dwukrotnie na terenie tutaj naszych poligonów podgorzowskich pokazy lotnicze. Oczywiście młodzież rzuciła się ochotniczo, ochoczo do szkolenia szybowcowego, ale wybierana była, przesiew był dosyć mocny i do takiego konkretniejszego szkolenia była wybierana już całkowita elita, tylko ci najlepsi z najlepszych, a tu w podgorzowskich Pyżanach, niedaleko Gorzowa, urodził się pewien niesamowity facet, nazywał się Helmut Lent. Helmut Lent, bardzo dziwna i charyzmatyczna postać. Mianowicie był on synem pastora, miał dwóch braci, trzy siostry. Tych jego dwóch braci również zostało pastorami. Bardzo religijna rodzina, głęboko wierząca. Bardzo ciekawe, jego mottem tego Helmuta Lenta było: najlepszym pancerzem jest opieka Boża. Tak to było jego motto, kiedy zestrzeliwał alianckie samoloty. Bardzo dziwne, bardzo niepasujące do faszystowskiego, nazistowskiego takiego asa lotniczego. A chłopak właśnie z podgorzowskich Pyżan, tu uczący się w szkołach średnich, tutaj stawiające swoje pierwsze kroki w lotnictwie, tu na tym właśnie naszym skromnym lotnisku aeroklubu, został największym asem lotniczym niemieckim. Nie jako as lotnicy tak de facto,
tylko licząc pod, biorąc pod uwagę zestrzelenia w lotach nocnych. Był największym asem lotniczym, jeżeli licząc zestrzelenia w nocy. Ponad 100 zestrzeleń potwierdzonych na pewno miał właśnie Helmut Lent na swoim koncie. No, a z tym się nikt nie mógł równać. Ale przynajmniej początkowo nie spodziewano się, że wyrośnie on na takiego asa. Na lotnisku tu naszym podgorzowskim nie lądowały wielkie samoloty, nie lądowały bombowce i sporadycznie tylko ewentualnie lekkie myśliwce i to takie szkoleniowe stacjonował tutaj, natomiast raczej na pewno tak zwany samolot łącznikowy, obserwacyjno-łącznikowy Storch, no i oczywiście szybowce. Niemcy bardzo dobrze, hitlerowskie Niemcy, bardzo dobrze dbali o rozwój propagandy. W zasadzie większość ich działań szkoleniowych opierała się na propagandzie. Propaganda była, jakby to powiedzieć, celem samym w sobie. Zaraz wszystko opiszę. A więc tak, kiedy młody syn pastora miał kłopoty, on miał jakieś takiego pecha, miał wypadki samochodowe, motocyklowe, często rozbijał się tymi samolotami. Na początku nie zapowiadało się, że wyrośnie na takiego wielkiego asa, ale w końcu, nawet we wrześniu 1939 roku zdobył pierwsze zestrzelenie, wykonał kilka lotów bojowych, bardzo udanych. Wysłano go później nad Norwegię i tam pokazał, co potrafi. Później przez praktycznie całą wojnę latał już jako myśliwiec nocny, tak, od czasów Norwegii, bo tu jeszcze we wrześniu 1939 brał udział jako normalny myśliwiec na myśliwcach ciężkich Messerschmitt 110, takimi latał i później tymi samymi Messerschmittami 110 latał jako myśliwiec nocny, odnosząc niesamowite sukcesy. W trakcie wojny przesiadał się na różne typy z myśliwców właśnie nocnych, m.in. Junkers Ju-88 w wersji myśliwskich nocnych, ale jego najwięcej zestrzeleń właśnie na Messerschmittie 110 miał. I kiedy trafiał na urlop tu do naszych podgorzowskich Pyrzan na chwilę wytchnienia, żeby spotkać się z rodziną i zapomnieć o mordęgach wojny, zawsze odwiedzał tutaj Aeroklub Gorzowski. Zawsze spotykał się ze szkolącą młodzieżą, dla której był prawdziwym bohaterem i wzorem do naśladowania. Oczywiście każda wizyta w naszym mieście była wielkim wydarzeniem. Witał go burmistrz, witali go tacy partyjniacy, tak, władze partyjne NSDAP z wielkim hukiem, z wielką pompą. To było wydarzenie miesiąca, a może i roku, kiedy pojawiał się tutaj u nas w Gorzowie Helmut Lent. Tak, młodzież naśladowała jego skromność, bo to był skromny człowiek. Później już, kiedy po jego śmierci przesłuchiwano świadków, gdyż pewne koszary, Bundeswehry, do niedawna jeszcze nosiły imię właśnie Helmuta Lenta, ci świadkowie zeznawali, że to był człowiek bogobojny, skromny, uczciwy, pracowity i w żadnym wypadku nie był nazistą, nie przejawiał jakichś takich skłonności nazistowskich, co asom niemieckim asom lotniczym często się zdarzało, że już na wielkiego asa to hitlerowcy przymykali oczy i ten właśnie, jak jesteś już wielkim asem, to mogłeś mieć swoje jakby antyhitlerowskie odchylenia. Oczywiście, o ile one nie były zbyt duże. Helmut Lent w trakcie swojej właśnie służby w czasie wojny awansował nieustannie i zginął 7 października 1944 roku już jako pełen pułkownik. Na swoim koncie miał 110 zwycięstw, w tym 103 albo 102 nocnych. Niesamowity facet z Podgorzowa. Mam nadzieję, że materiał o naszym lotnisku i naszym tutaj odwiedzającym nas tutaj
super niemieckim asie myśliwskim. Wszystkim się spodoba. Zapraszam do oglądania tajemnic Gorzowa według Kwiatka, a mam nadzieję, że w najbliższym czasie kanał technicznie i jakościowo się poprawi. W każdym bądź razie historia pana pastora, który miał bardzo słynnego syna, skończyła się dla niego tragicznie, gdyż ruscy w Pyżanach mieli namiar, że tutaj mieszka pastor, którego syn jest asem myśliwskim. Przeszukiwali dom tylekrotnie, że w końcu pan pastor nie wytrzymał, nerwowo zaczął tych ruskich wyzywać. Ruski soldat wyciągnął broń i z zimną krwią go zastrzelił. Ruscy cały czas podejrzewali, że Helmut Lent żyje i gdzieś tutaj się po prostu ukrywa.